Prezes PSL, pan Władysław Kosiniak-Kamysz. Panie prezesie, jak pan ocenia postępowanie przy tej ustawie i co ona oznacza dla polskiego rolnictwa? Znaczy w ogóle tryb przyjęcia był skandaliczny. Brak dyskusji, brak konsultacji społecznych, brak jakiejkolwiek rozwagi przy przyjmowaniu tej ustawy. Ona jest zabójcza dla polskiej wsi, rolnictwa. I stąd jesteśmy tutaj, będziemy w Senacie, składamy poprawki, które mają szansę naprawić tą ustawę i sprawić, żeby była w ogóle jakakolwiek normalna dyskusja. Są wreszcie konsultacje społeczne, których nie było. A czy w Senacie będzie większość, żeby przyjąć te poprawki? Uwaga. No o to zabiegamy. Te protesty też są po to, żeby zwrócić uwagę, że to nie dotyczy jakichś tam enigmatycznych osób gdzieś, nie bez imienia i nazwiska. To są prawdziwi ludzie, którzy mogą nie przeżyć tych zmian ustawowych. Jeżeli prezydent odrzuci tą ustawę, to czy w Sejmie uda się ją... No właśnie, to jest też sprawdzian dla prezydenta i jego skuteczności w swoim obozie politycznym, bo jeżeli on się z jakąś ustawą nie zgadza, to powinien mieć poparcie swojego obozu politycznego i zobaczymy, czy będzie miał. Czy w tej chwili, jak widzimy, jaki ekonomiczny wpływ to ma na rolnictwo, czy jakoś te liczby są w stanie przemówić? No to jest zagłada polskiego rolnictwa, wprowadzenie embarga. Dwa embarga rosyjskie nie zrobiły takiej krzywdy, jak ta ustawa dla polskiego rolnictwa. Czy sądzi pan, że nowy minister w jakiś sposób załagodzi te nastroje na wsi? No on nie podgrzał, bo jest twarzą tej ustawy i to jest w ogóle nieporozumienie, jeżeli dochodzi do mianowania w nagrodę za ustawę antyrolniczą na ministra rolnictwa. Czy to jest taka konfrontacja otwarta ze środowiskiem wiejskim? Wydaje się, że to jest jakaś prowokacja. Na razie nie mamy wyborów, to trudno jest, żeby wieś zareagowała. No, to co miała wieś zrobić, zrobiła przy urnach, a teraz ma przyjąć to, co jest dane. Dziękuję za rozmowę. Dzięki.